10 najciekawszych hybryd psów. Dziś o psach, które powstają z krzyżowania dwóch ras psów. Tutaj nie będziemy mówić o celowości takich działań, to jest zupełnie inny temat. Tylko przybliżamy 10 takich według mnie najciekawszych hybryd psów. Ale od początku. Pierwszym psem, o którym będziemy mówić, jest labradoodle, czyli krzyżówka pudla, królewskiego i labradora. Psy mające być posłuszne, bardzo inteligentne, chętne do nauki, w doskonały sposób dostosowujące się do wszystkich nowych rzeczy, jeśli tylko obok jest opiekun. Świetny kandydat na psa rodzinnego, ale też pies, który może być psem pracującym. Więc wiele cech, które posiada i labrador, i pudel. No oczywiście równie prosto można by wybrać któregoś z nich, ale to nie jest tego typu materiał. Psy te źle znoszą samotność, wymagają dużej ilości czasu spędzonego z opiekunami, pielęgnacja jest wymagająca. To są psy, które potrzebują do szczęścia, no jak większość dzisiejszych psów, mieć obok siebie opiekunów. Wtedy tylko będą szczęśliwe. Kolejnym psem jest Golden Doodle. Tym razem krzyżówka Goldena, też z pudlem królewskim. Pies łagodny, oddany i wierny. Bardzo mocno wiążący się z rodziną, z opiekunami. Czujniejszy niż Goldeny, ale tak samo dobrze odnajdujące się jako psy rodzinne, jako psy mające być psami bardzo łagodnymi. To też świetny pies pracujący. Są psami o sporej potrzebie ruchu, chętnie wykonujące polecenia, bardzo chętnie i szybko się uczą. To taki miły, przyjemny, łagodny, bardzo inteligentny pies do towarzystwa. Greyster, czyli krzyżówka wyżła niemieckiego z hartem angielskim, czasem z domieszką pointera. Genialny pies sprinterski, genialny psi sportowiec. To jeden z najlepszych psich sportowców, jakie można spotkać. Kochają ruch, kochają pracę i w tym względzie oczywiście są psami bardzo wymagającymi. To psy bardzo oddane, chętnie współpracujące z ludźmi. Ta współpraca jest dla nich czymś bardzo ważnym. Są też przeważnie łagodne, przyjacielskie. Mogą mieć silny instynkt łowiecki, źle znoszą nudę i brak naszej uwagi. Zapewnienie odpowiedniej ilości ruchu i wysiłku umysłowego plus wychowanie nie jest prostą sprawą. Greyster jest psem dla ludzi, którzy chcą mieć psa wybitnego, jeśli chodzi o psa sportowego, psa sprintera, ale też psa o dużej wytrzymałości, jeśli chodzi o bieganie. To jest pies właśnie tylko dla takich ludzi. Maltipo. Krzyżówka pudla i maltańczyka. Jak widać, pudel, jeśli chodzi o hybrydy, rządzi. Są to psy bardzo popularne. Są to psy bardzo mocno wiążące się z opiekunami, zawsze pełne energii, wymagające konsekwentnego wychowania, żeby nam nie weszły na głowę. Maltipo to pies bardzo wesoły, mądry, łagodny, bardzo pozytywnie nastawiony do większości świata, choć względem na przykład obcych ludzi może mieć pewien dystans. Bardzo źle znoszą bycie samemu. Pielęgnacja troszkę zajmuje, to takie połączenie tych wszystkich z założenia zalet i pudla, i maltańczyka, czyli wesołości, oddania, doskonałego charakteru i bardzo dużej inteligencji. Eurodog, czyli Alaskan Husky, wyżeł pointer. Europejski pies zaprzęgowy. Podobnie jak Greyster, to wybitny pies zaprzęgowy, o wiele lepszy w sportach, gdzie chodzi o bieganie, jeśli chodzi o zaprzęgi, niż te, można powiedzieć, tradycyjne psy zaprzęgowe. On obok Greystera jest tutaj naprawdę psem genialnym. Oczywiście duże wymagania ruchowe, duża chęć pracy, to pies wymagający, oczywiście odwdzięczający się wieloma zaletami, to jednak pies, który potrafi naprawdę być doskonałym psim sportowcem. Ale trzeba pamiętać, że właśnie musi trafić do kogoś, w ręce kogoś, kto takiego psa potrzebuje. Podobnie jak Greyster, to jest pies przeznaczony dla wąskiego grona ludzi. Już szóstym psem jest Cockapoo, krzyżówka pudla i angielskiego Cocker Spaniela. Wesoły, przyjacielski, łagodny, mocno nastawiony na kontakt z ludźmi, potrzebujący dużo naszej uwagi i dużo naszego czasu. Przeważnie są to psy chętnie współpracujące, są bardzo dobrymi uczniami, wychowanie jest proste, ale jak zawsze wymaga łagodności i konsekwencji. Doskonały pies do towarzystwa, doskonały pies rodzinny, w końcu pudel i angielski Cocker Spaniel, czy ogólnie Cocker Spaniele, to bardzo fajne psy.
Schnoddle, czyli sznaucero-pudel, krzyżówka sznaucera i pudla. Psy bardzo inteligentne, wesołe, oddane, niezależne, lubią i potrzebują ruchu. Psy potrzebujące opiekunów, którzy mogą poświęcić im sporo czasu, choć pamiętajmy, że to posłuszeństwo, oddanie, no nie zawsze, oddanie tak, ale posłuszeństwo nie zawsze jest na jakimś wysokim poziomie. One jednak często samodzielnie lubią podejmować decyzje. No w końcu w połowie to sznaucer. Bardzo fajny pies do towarzystwa, ale raczej dla osób aktywnych i osób, które zapewnią mu odpowiednią dawkę ruchu i swojej obecności. Cavapoo. Oczywiście, znowu pudel i Cavalier King Charles Spaniel. Pies bardzo miły, przyjemny charakter, posiadający przyjemny charakter, bardzo wesołe, bardzo oddane, bardzo, bardzo mocno nastawione na ludzi. Dzisiaj chyba pobije nieopisany rekord w mówieniu bardzo. Wymagające pod względem potrzeby bycia z nami, doskonale sprawdzające się jako psy rodzinne i do towarzystwa, bardzo mądre, mocno nastawione na współpracę z człowiekiem, czasami wręcz zbyt łagodne, no i ktoś może go na przykład nam zabrać. Pies naprawdę, jeśli chodzi o łagodność, przyjacielski charakter, jeden z tych najbardziej wyjątkowych. Poodle, czyli krzyżówka mopsa z biglem. Pies przyjazny, aktywny, oczywiście jak wszystkie dzisiaj wymienione psy, może być mocno zróżnicowany, ale o ile mówimy o krzyżówce pudla z Cavalier King Charles Spanielem, to otrzymamy raczej psa bardzo łagodnego, to w przypadku pugla mops i beagle dosyć mocno różnią się, jeśli chodzi o charakter. I mogą to być psy bardzo aktywne, niezależne, ale też mogą to być psy spokojne, bardzo posłuszne. Jednak są to psy, które jakkolwiek, którakolwiek ze stron by nie przeważyła, to są to psy, które bardzo lubią swoich opiekunów, mogą być świetnymi psami do towarzystwa, psami rodzinnymi, tylko że oczywiście wymagają odpowiedniej opieki i wychowania. Na końcu chyba najdziwniejszy z dzisiaj wymienionych psów, czyli pomski, Pomeranian i Siberian Husky. Nie pytajcie, ale takie psy też ktoś chce posiadać. Inteligentne, nie zawsze chętne do wykonywania jednak poleceń, lubiące ruch, nie wiadomo tutaj w ogóle nie wiadomo, która strona przeważy. Czy niezależnego, bardzo aktywnego huskiego, czy świetnego, przyjacielskiego, wesołego pomerianina. Pies bardzo mogący być zróżnicowany. Tutaj jest prawdziwa loteria i pies zagadka. Chyba największa zagadka z dzisiaj wymienionych psów, no może obok pugla. Ponieważ ci rodzice mają bardzo mocno różniący się od siebie charakter. Wygląd oczywiście, no należy to przyznać, bardzo fajny. Charakter, no zależy, która strona przeważy. Oczywiście te psy hybrydy nie należy traktować jako zwykłych kundelków. Kundelki to jednak psy, które no nie wiemy, jacy byli ich przodkowie. Tutaj jednak to określenie przodków jest pewne. Oczywiście kundelki są doskonałymi psami. W sprawie psów hybryd się nie będę wypowiadał. Może za kilka lat, kiedy troszkę więcej będzie wiadomo, jak one znoszą te krzyżówki, w jaki sposób to krzyżowanie wpływa na przykład na stan ich zdrowia, wtedy będzie można o tym mówić więcej. Oczywiście tu są dwie strony. Jedna mówi, że bardzo fajnie, świetny wygląd. Są to psy bardzo fajne, zdrowe, wytrzymałe. Druga strona mówi, że tak nie powinno się robić i że psy powinny być rasowe albo żeby były kundelkami. Ja jako fan kundelków nie będę się wypowiadał. Dla mnie, czy to jest pies rasowy, czy to jest kundelek, czy to jest hybryda, każdy pies jest psem bardzo fajnym i jeśli go w odpowiedni sposób wychowamy, no i otoczymy odpowiednią opieką, każdy pies będzie świetnym towarzyszem. Czy to będzie rasowiec, kundelek, czy pies hybrydowy. Ale dzisiejszy materiał tak jako ciekawostka. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.